Witam Państwa bardzo serdecznie. Sobotni wieczór, 28 stycznia. Jesteśmy, gościmy w Kaliszu w klubie dyskotekowym Mega Hit. Dzisiaj sportowo-muzyczne show tutaj w tym klubie Mega Hit. Główną atrakcją tego wieczoru będzie międzynarodowa walka o tytuł międzynarodowego mistrza Polski w kickboxingu. W tej walce kaliszanin Mariusz Ziętek będzie walczył z reprezentantem Czech Patrykiem Gruszką. To będzie ten główny, finalny punkt tego dzisiejszego wieczoru, ale przy okazji tego dzisiejszego wieczoru, przy okazji tego show muzyczno-sportowego czekają nas też dwa pojedynki rankingowe, dwa pojedynki kadrowiczów. Najpierw Robert Ziętek walczyć będzie z Łukaszem Rambalskim, a później na ringu zobaczymy Marcina Kłysza oraz Krzysztofa Adamiaka. Zapowiada nam się znakomita impreza. Gośćmi będą m.in. dwaj mistrzowie świata w boksie. Dawid Cygan-Kostecki, będzie też Maciej Zegan, będzie również pokaz aero-kickboxingu w wykonaniu mistrzyni Europy Federacji WKN Julity Tkaczyk. Będzie również mistrz Polski w kulturystyce Piotr Głuchowski, a więc zapowiada nam się znakomita impreza tutaj dzisiaj w Kaliszu. A jak powiedziałem, głównym punktem tej imprezy, głównym punktem tego całego wieczoru będzie pojedynek o tytuł międzynarodowego mistrza Polski w kickboxingu, a w tym pojedynku Polak, kaliszanin Mariusz Ziętek walczyć będzie z reprezentantem Czechy Patrykiem Gruszką. Dziewczynko, dziś cię porwę w cieniu miasta. Wiesz czym jestem, ej, dziś ty nie wrasta. Ja i moje ziomki, gangsta, szlachta. Z nami zawsze jazda jest na maksa. Jesteś na to, czego ja chcę chętna. Czekam pod palmami, w klubie fiesta. Pan z rana, uwierz, będzie dobrze. Dzisiaj gra tu mój koleżka Noizer. Dzisiejszego wieczoru czeka nas wiele atrakcji. Jedną z tych atrakcji jest udział gwiazd zawodowego kickboxingu. Pierwszą z gwiazd jest aktualny międzynarodowy mistrz Polski, mistrz interkontynentalny Federacji WBO. Aktualnie na czwartym miejscu Federacji WBC. Mistrz świata Federacji WBF w roku 2005. Maciej Zegan! Mistrzowski pas Macieja Zegana pokaże nam Agnieszka Korcz, uczestniczka Baru Europa. Brawa, brawa. Jeszcze można doznać do tego, że obecnym promotorem Maćka Zegana jest Don King. Maciek, tych sukcesów w twojej karierze bokserskiej mnóstwo, ale który najbardziej smakował? Znaczy, który najbardziej smakował, może który najbardziej mnie smakował? Walka z Arturem Gigojanem w roku 2003 na pewno się zapisała w mojej pamięci i na pewno zostanie to walka w mojej pamięci do końca życia, z tego względu, że oszukano mnie tam, miałem na dzień dzisiejszy, miałbym 4 pasy, a nie 3. No, sędziowie widzieli tą walkę, werdykt inny i no, jestem przykry po prostu z tego względu i na pewno tą walkę zapewne do końca życia, ale boks jest twardym sportem, trzeba dalej walczyć. Mam nadzieję, że mój teraz aktualny promotor Don King załatwi mi walkę, zorganizuje mi walkę o tytuł mistrza świata, zdobędę kolejny tytuł dla Polski, dla kibiców Polski po prostu, których pozdrawiam serdecznie, tak samo kaliszan tutaj kibiców z Kalisza i mam nadzieję, że po prostu, że dalej też będzie się rozwijał w mojej karierze. Ty bokser, a dzisiaj jesteś na imprezie kickbokserów. Próbowałeś kiedyś w tej dyscyplinie sportu powalczyć? Znaczy nigdy w życiu, ale tak samo to jest ciężki kawałek chleba. Sporty walki ogólnie są bardzo ciężkie, dlatego z tego względu, że mogę tak przybliżyć, że zawodnicy tutaj pracują sami dla siebie. To nie jest sport drużynowy, że kolega, który się źle czuje i załóżmy zastępuje inny kolega. Tutaj niestety jest termin walki, trzeba być przygotowany 100% do walki, jeżeli nie, przygrywa się walkę i to jest bardzo ciężki kawałek chleba i do takiej walki się 10 czy 12 rundowej przygotowujemy się 3-4 miesiące, także naprawdę to jest ciężka praca i duże wyrzeczenie. Mówiłeś, że nie próbowałeś w kickboxingu, to może przed jakąś walką o tytuł mistrza świata, bo sparujesz trochę z Mariuszem Ziętkiem, pomogłoby coś w przygotowaniach taka walka, boks, kickboxing? Czy na pewno tak, jest tutaj tak samo Maurycy Gojko, który trenował kickboxing, przyszedł na boks zawodowy, który boksował w Stanach,
przyjeżdża do mnie na sparingi. Jest to na pewno talentowany zawodnik. Nie wiem jak dzisiaj, czy on jeszcze trenuje, czy nie. Ale na pewno ma umiejętności bokserskie i na pewno tak samo king bokserskie. W kickboxingu miał dużo osiągnięć. Był to talent, objawienie talentu i przeciwnał zawodowstwo i na pewno to jest na pewno bardzo dobry zawodnik z tego względu. Nawet mogę sam powiedzieć po prostu, że na sparingach przyjeżdżał i miałem duże z nim problemy na sparingach i jest to kawałek dobrego pięściarza. Młodzieżowy mistrz świata organizacji WBC. Mistrz świata organizacji WBF. Dawid Kostecki. Dawid Kostecki! Cygan! A jak wiadomo, w jego żyłach płynie romska krew. Dawid, powiedz nam, od ilu lat sport trenujesz? Kickboxing. Nie kickboxing, naraziłeś się boks, no, ale wybaczam. Słuchajcie, no super impreza zostaje do jutra, Kalisz jest okej. Trenuję od ilu lat? No 3 lata bok zawodowy, no tylko bok zawodowy. No ale jakoś mi idzie. Jestem zadowolony. Impreza zawalista, zostajemy do jutra. Próbowałeś kiedyś walczyć w kickboxingu? No muszę się przyznać, że zaczynałem od kickboxingu. Bardzo lubię ten sport, ponieważ jest bardzo efektowny, widowiskowy. Dlatego jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być w Kaliszu właśnie na takiej fajnej imprezie i pokibicować tutaj właśnie kickboxerom. Jakby nie było, pociągają mnie walki sportu, nie tylko boks, ale i kickboxing, także jest okej. Dlaczego przerzuciłeś się z kickboxingu na boks? Co, bardziej boks pociąga? No mnie bardziej boks pociągnął, dlatego pokierowałem się w tym kierunku. Poczułem po prostu, że bardziej się w tym kierunku rozwijam, ale naprawdę mówię, jeżeli chodzi o kickboxing, tak samo jest ciężki kawałek chleba, dobry boks w wykonaniu tych zawodników, nie tylko tam jest troszeczkę inne wyszkolenie, ale tak samo są elementy boksu, także ogólnie można to porównać do boksu, tylko tyle, że zadaje się ciosy nogami, podobne są treningi, no ogólnie jeżeli chodzi o moją osobę, bardziej mnie pociągał boks, ten cały show, ta cała oprawa, boks zawodowy, no jakby nie było, to jest boks jest tak samo sportem olimpijskim, no kickboxing niestety nie. Przez to jest bardziej, można powiedzieć, tak znany, bardziej jest oglądany boks. No i może dlatego to zadecydowało, że zostałem w boksie. Wywalczyłeś 2 tytuły Mistrza Świata Młodzieżowej i w kategorii Federacji WBF. Który bardziej smakował? No powiem szczerze, że mam straszny sentyment do tego pasa młodzieżowego Mistrza Świata WBC, dlatego że po prostu to były moje takie marzenia, spełnione marzenia, które mi się spełniły. Zawsze marzyłem, żeby wywalczyć jakiś tytuł i spełniły się marzenia. Teraz tylko poprzeczkę podnoszę sobie wyżej i dążę do obranych celów wcześniej, czyli zdobycie wszystkiego, co jest tylko możliwe. Właśnie boks to głównie Stany, tam fantastyczna atmosfera podczas walk. Kiedy ty wystąpisz w Stanach, kiedy tam będziesz walczył o mistrzostwo? No planujmy walkę w obronie tytułu WBF w kwietniu właśnie w Chicago. Ciężki kawałek chleba boks? Powiem szczerze, robię to, co lubię, robię to, co kocham i mam z tego jeszcze pieniądze. Cóż, czego chcieć więcej, prawda? Ciężko jest, ale no, teraz nic nie ma łatwo. Ostatnie już pytanie. Dzisiaj głównym punktem wieczoru będzie pojedynek Mariusza Ziętka o tytuł międzynarodowego mistrza Polski. Jak myślisz, poradzi sobie, zdobędzie ten pas? No mi się wydaje, że bez większego problemu powinien sobie poradzić. Jest to doświadczony, rutynowany zawodnik. Przypomnę, że jest mistrzem świata, także moim zdaniem stawiam na niego i moim zdaniem wygra tą walkę. Będziesz gorąco dopingował? No przede wszystkim jestem tu, żeby dopingować i oglądać te show. W narożniku niebieskim Łukasz Rambalski!